Posłuchajcie na temat linka i gdzie on się w ogóle wybiera, a także co stało się z Iotą, jak wpłynęło to na jej cenę oraz jak można jeszcze wejść w dobry trade na bitcoinie. Jeżeli to uważa za interesujące, to zapraszam na oglądanie. Cześć, ja nazywam się Maciek, prowadzimy 321 krypto i zaczynamy. Nim jednak coś powiem. Wszystko co tutaj jest powiedziane jest tylko moją chorą wyobraźnią, więc nie powinniście w sumie naśladować mnie na giełdzie. Ok, to zaczynamy. Więc link jest bardzo, bardzo interesujący. Spójrzcie na to, co się tutaj w ogóle dzieje. Patrzcie, jak ładnie przeszedł i zertestował to wszystko. Więc uprzedni kanał, jaki narysowaliśmy tutaj. Jest w sumie bardziej taki aktualny w większej wymiarze czasu, czyli target tutaj możemy przesunąć z tego na w sumie 54, no 50 tysięcy, lub przebije, przebije może właśnie ten górny kanał. No, zobaczymy. Ale spójrzcie na to. Jeżeli sobie poprowadzimy teraz już bardzo widoczną, o trochę zwiększymy tylko, o proszę bardzo. Jeżeli z tego kanału poprowadzimy tutaj, właśnie wzdłuż tej naszej krzywej. O, proszę bardzo. Nawet można by było zaryzykować tutaj. O. I mamy tą tutaj, właśnie naszą krzywą. Zobaczcie, ja to wezmę tak bardzo grubo. Patrzcie, co nam to tutaj daje. O, w taki sposób. Zobaczcie, daje nam to ładny wzrostowy tutaj właśnie trójkąt o równej górnej podstawie, czyli bardzo bullish. I teraz, teraz najciekawsze. Zobaczcie, ładnie się nam tutaj on łączy, więc śmiało można wyznaczyć target takiego trójkąta od yy, ostatniego właśnie dotknięcia do jego tutaj takiej tej bocznej podstawy. O, proszę bardzo. I target to nawet 63, oj, momencik, target to nawet 63. 60... Ile? 63 tysiące. Także bardzo, bardzo. Jeszcze weźmiemy sobie tygodniówkę. No, też to już nic nie daje. Bardzo, bardzo odległy. No, ale zobaczcie, jak ładnie, ładnie link tutaj Z zretestował to wszystko. Spójrzcie. I poszedł znowu ładnie do góry. Więc link, jeżeli spojrzymy sobie na jakiekolwiek tutaj nasze pomagacze. To jest już troszeczkę wyczerpany, więc być może będzie miał chwilę konsolidacji, jednak jeszcze na tygodniówce ma trochę zapasów, więc wydaje mi się, że istnieje szansa, że dobije właśnie do 50 jeszcze taką ogórną świecą. Więc link, no, bardzo, bardzo tutaj ładnie stoi. Nie powiem. Jak zobaczymy sobie, właśnie jeszcze tutaj, bitcoina na chwilkę, spójrzcie, bitcoin w tej chwili jest właśnie tutaj w tym kanale i zawsze w tej korekcie tutaj testował ją do końca tego kanału. Więc w tej chwili, jeżeli zobaczymy sobie, właśnie na e, jakiś e, momentum, indicator, mamy bardzo dobrze na piątce. E, naładowaną, tutaj jak widzicie, na jedynce jest jakby konsolidacja, RSI trochę wzrasta, ale cykl jakby się taki troszeczkę zatrzymał tutaj, chociaż zwykle po takim dołku szedł do dołu, widzicie, prawie już od, od wielu, wielu, wielu właśnie e, wielu tygodni, w sumie miesięcy, szedł właśnie tak do dołu, więc w tej chwili, e, jeżeli mamy właśnie tą piątkę na górze, ta piątka może się na chwilę jeszcze wybić, jednak na jedynce tutaj widzimy mały spadek, więc być może to właśnie poprowadzi nas tutaj do mniej więcej tej okolicy i to by była dobra forma wejścia. Jeżeli sobie zobaczymy, do kiedy można by było tutaj coś obstawić, to mamy tutaj właśnie złotą kieszeń, mamy właśnie w tym miejscu, o tutaj, na 1000, na 10200 dolarów, jak sobie zobaczymy poprzednie właśnie te zasięgi, to schodził on do 70 na przykład. Widzicie? Także tutaj też mamy kolejną korektę, i też mniej więcej właśnie schodził on do, proszę bardzo, do. 60, 70. Widzicie, czyli za każdym razem tak mniej więcej yy, on schodzi. Więc tym jedynie wyjątek był właśnie tutaj od tej korekty, tylko zależy, jaką liczbę taka długa, rozciągnięta w czasie korekta. Więc może ją odtąd można liczyć: odtąd, no niby od najniższego wyszałka do najwyższego. Więc wtedy wyniosła ona pomiędzy właśnie 38 a 50. Jeżeli jednak. Byśmy liczyli od tego takiego długiego fragmentu, to znowu mieścimy się w tej normie 60 do 70. Ja o tych korektach też nagram odcinek, także będzie wtedy wiadomo, jaki jest ich zasięg, i wszystko. Tutaj w tym miejscu też właśnie widzicie, jak mierzymy od dłuższej podstawy, to jest mniej więcej w 38 do 50, i mniej więcej tutaj mógłby się zakończyć, jeżeli jednak zmierzymy od tej podstawy. To tak samo jak wtedy zmieścimy się pomiędzy 60 a 70%, więc jest to bardzo, tak, no w sumie można powiedzieć, naśladowane. Dlatego ja w tej chwili e, czekam aż ten momentum e, na godzinówce troszeczkę zejdzie. No jeżeli się wybije powyżej tą korektę, tutaj, e, tą właśnie tutaj mamy taką małą w korekcie, w korek korekta w korekcie, jakby. No to wtedy, jeżeli zobaczę jeszcze inne znaki e, świadczące o tym, tu mam, widzicie, właśnie przecięcie takie bullish. Yy, taki cross się zrobił, że właśnie ta 20 przecięła tą pięćdziesiątkę, co jest bardzo dobre. Yy, świadczące o tym, że będzie, zobaczcie, za każdym razem był boom do góry: boom do góry yy, i tutaj tak samo, ale jeżeli sobie weźmiemy, jeszcze tutaj wam to tylko pokażę. Jeżeli sobie weźmiemy na dniówce prześledzenie, zobaczcie, 50 przednie. Właśnie 200 -kę. i to jest, to jest wtedy Golden Cross, więc być może, tylko że to stanie się gdzieś, może nie wiem za 2-3 dni, to by właśnie świadczyło o tym, jakby on właśnie miał opaść, i wtedy wyłamał się górą, czyli target byłby w sumie pomiędzy 12 a 14 tysięcy albo to. Pasowałoby do tego scenariusza, który wcześniej nagrałem od, na temat y, symulacji złota, że po prostu złoto bardzo podobnie to wyszło i ten wykres właśnie z tym y, złotem. Także i tam był target 17 chyba tysięcy, więc no, no zobaczymy. E, srebro w tej chwili ładnie wygląda, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że będzie właśnie się wyłamywało górą z tego całego tutaj. E, z tego całego tutaj, tego opadającego tunelu, i to też by świadczyło o tym, że ten support tutaj złapany trzyma właśnie do góry. Czyli mieliśmy pierwszy tacz, tutaj nie do końca, drugi tacz, trzeci tacz. Za trzecim taczem nie zdołało się to na razie wyłamać, więc prawdopodobieństwo pójścia do góry dla srebra e, idzie, e, jest bardzo, bardzo zwiększone. No i teraz możemy się pokusić także, już tak symulacyjnie, jak zawsze to robimy. Jaki target byśmy mieli? No, i mniej więcej byłby to target, jakbyśmy w tym miejscu się wyłamali, 27 yy, dolarów. Czyli, jeżeli ktoś chce sobie to zmierzyć, że bardzo, 53% na dźwignie razy 10, 530. No, i proszę mi znaleźć inną inwestycję, która by to przebiła, oczywiście, poza bitcoinem i krypto. Także sami widzicie, jak to jest. Złoto, Złoto według e, naszych tutaj, a, tylko jeszcze to usunę, naszych tutaj właśnie prognoz. E, testuje właśnie ten, ten parametr cały czas tutaj, tą, tą, tą dolną, e, tutaj ten ten support. Widzicie, jest taka konsolidacja tutaj. W tej chwili e, można przesunąć już właśnie tą, e, tutaj właśnie tą krzywą, Ładnie teraz nam się tutaj zapina i być może jest to wyłamanie, raz, dwa, no nie wiadomo czy ten pierwszy można liczyć, często tak, często nie. Raz, raz, dwa, dwa, być może jeszcze będzie tutaj retrace, zaraz sobie zobaczymy na przykład na jakimś momentum indicator. No nie, złoto wygląda, że na dniówce bardzo dobrze, czyli możemy mówić, że jest to potencjalne wyłamanie. Ja tylko jeszcze sobie ustawię tutaj alert, proszę bardzo. I to wszystko od razu wrzucę e, na naszą tutaj grupę na telegramie. Momencik. O. Proszę bardzo. Uwaga na złoto. O. Kup, kupno po wyłamaniu. Proszę bardzo. I w tej chwili możecie sobie tutaj. Zobaczyć jak to będzie. Także zapraszam na telegram, gdzie są właśnie powiadomienia i idziemy dalej. Czyli mieliśmy bitcoina, złoto, srebro no i ethereum. Za dużo tutaj nie można powiedzieć. No, ethereum już osiągnęło po prostu tutaj zanit, więc takie gonienie nie tego wszystkiego to już się no, mija z celem. Są to już ruchy na 15 minutówce. Zobaczcie, dopiero jakoś to wygląda. Zapia zapowiada się na kolejny jakiś większy ruch. Tutaj może być ten retest. Więc jeżeli ktoś chce, może wejść na 15, jednak jest to 15. To taki, nie mój rejon, to już dużo fałszywych sygnałów, taki duży noise, ale od wielu, wielu, właśnie tygodni się to sprawdza. I tutaj właśnie mamy opadającą jedynkę, tak samo. E, także, no, jeżeli zaraz sobie jeszcze zobaczymy, jak e, różne krzywe, więc możemy liczyć, że będzie spadek właśnie o tej 21 jedynki na, na 275 lub niżej. Tu widzicie mamy support, tu kolejny nam spadek, czyli ten próg tutaj 270, Jak wyznaczylibyśmy sobie poziomy tutaj, w tej chwili ciężko już tutaj wyznaczać jakiekolwiek poziomy, gdyż no już tutaj są te korekty, więc według swing testu moglibyśmy się oprzeć tutaj na 272, czyli to już kolejny poziom właśnie pomiędzy 270, 265 w sumie, 260 a 275. No zobaczymy, jest to już w tej chwili, to już jest bardzo duże ryzyko, żeby Viterium w, w ogóle Wchodzić. IOS ma nadal e, nasz target, który wyznaczyliśmy wcześniej, Proszę zobaczyć, 6 e, dolarów, to jest target dla Iosa. E, I w tej chwili IOS ładnie, ząbkowo wchodzi, co przedział. E, tutaj właśnie testuje. W tej chwili troszeczkę wpadliśmy tutaj w nadwyżkę tego wszystkiego. Mamy tutaj właśnie dużo y, resistance, czyli oporu, tu też już, już jest RSA już jest na maksa rozciągnięte powiedzmy. I no, jeżeli przełomiemy tego, no to będzie retest tutaj i pewnie znowu pójdziemy do y, góry. Także całkiem y, nieźle to tutaj wygląda. I nasz stary dobry Ripple też y, y, ładna, pionowa świeca. Proszę bardzo, już histogram zaczyna opadać tutaj. Więc będzie tutaj, jakby była tutaj konsolidacja i ryby nie spadły poniżej 31 centów, to target tego wtedy będzie 40 centów bez problemu po właśnie uzbieraniu. Więc scenariusz może być taki, że spadniemy tutaj i przestujemy do 27. Wtedy będzie to idealne wejście albo właśnie tutaj do tego fragmentu. I wtedy będzie retest. Także trzeba tylko poczekać. Na razie nie ma sensu wchodzić, jeżeli sobie zobaczymy na jakiś momentum. Czyli stokastyk. Jest spadek, energia ładnie rośnie, jest to akumulacja. Czuję, że Ripple jeszcze raz wystrzeli z takiej właśnie podobnej e, korekty jak tutaj. Także obserwować trzeba Ripple. No i e, iota. Spójrzcie tutaj na Newsa. Iota miała włam na swój portfel. Z sieci skradziono 65 milionów monet, czyli tam chyba 10 coś milionów i 1,6 miliona, przepraszam i w tej chwili no jest bardzo ciekawe, bo cała sieć IoT -y jest wyłączona, czyli to pokazuje, że ludzie, którzy mają swoje jakby monety, pieniądze w blockchainie IoT, to tak naprawdę ich nie mają, nawet jak mają klucze do nich, to ich nie mają. Po prostu IOTA zdecydowała się wyłączyć i tyle. Uważam, że w tej chwili IOTA bardziej mierzy w jakby w centralizowaną biznesową koniunkturę, aniżeli tak jak miała na, na, na początku stworzyć po prostu światową walutę, która sama będzie się napędzała, gdyż mają to taki właśnie protokół takiego dozorcy, który sam będzie robił, ale wychodzi na to, że i tak jest centralizowana i tak będzie po prostu kierowana wszystkim. Jeżeli można ją od tak wyłączyć, no to wtedy może ją wyłączyć także rząd. Yy, także Ajota, jeszcze sobie to jest w chwileczkę tylko obejrzymy, zobaczcie. Ajota nie za bardzo tutaj yy, w spadła, jeśli chodzi o takie spadki, było tylko trochę, no i w sumie wygląda to na to, że bardziej to był taki zdrowy retest. Jeżeli zamkniemy się powyżej tej właśnie tutaj dwudziestki, no to znowu będziemy iść do góry, a tak istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta pięćdziesiątka właśnie wybije nas do góry, więc no tutaj akurat nie widzę, liczyłem, że będzie spadek przynajmniej do, do takiego poziomu gdzieś tam, ale ale no. I jeszcze tylko tutaj możemy sobie zobaczyć, jeszcze tylko na razie na Bitcoinie e, widzicie mamy właśnie tutaj taką, taką sytuację i to jest sytuacja do dobrego wejścia, tylko to sobie tutaj rozplanuję. E, na piątkę a tutaj weźmiemy sobie na piętnastkę o, minutową i albo godzinową i proszę bardzo w tej chwili tutaj właśnie mamy ten mały spadek e, i tylko zmienimy sobie na ten sam tutaj indicator. Ja tu zmienię to wszystko teraz właśnie te indykatory, bo częściowo właśnie już z dużo śmiecia się tu zrobiło. I właśnie mam ładną piątkę, która potrzebuje tylko teraz dolnego cyklu, żeby się wyprostował, a prostuje się nam tutaj e, nie jedynka, a piętnastka. I patrzcie, jeżeli popatrzymy sobie na energię frakcyjną, to jest to jest mój, mój taki jakby. Przepowiadająca oś, oś większego czasu, a to jest moje taki sygnał na wejście, i zobaczcie, teraz ładnie schodzi to wszystko, RSI się ładnie tutaj profiluje. Liczę, że zejdzie do dolnej linii, gdzie energia też schodzi razem z tym, i to by spowodowało pchnięcie właśnie tej jedyneczki trochę w dół. Dzięki czemu wtedy można by było pokusić się o wejście właśnie cyklowe. Gdyż zobaczcie, tutaj jakby ona spadała, to, za, to ruch liniowy nam będzie wtedy e, nie będzie nam wtedy się tutaj pojawił, tylko będzie po prostu e, szła e, ta energia ruchu nieliniowego do góry i wtedy następuje zawsze kumulacja i ciach. I także wtedy można by uruchomić tą, waszą, tą właśnie strategię, co powiedziałem, że za 01 można by było e, coś osiągnąć. Jednak zanim to się stanie, to ta strategia jeszcze nie wejdzie w grę, bo nie widzę, żeby. Bitcoin tutaj, właśnie na, na dniówce, aż był tak bardzo rozwinięty. Chociaż liczę wtedy, że może dojść do 12, a potem być taki pullback ważniejszy. Tak czy siak, jak już dokonam ruchu, to poinformuję Was o tym. Wejdźmy tylko jeszcze szybko, tutaj na. Zobaczcie, to jest IRS, czyli Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że. Waluty w grach nie będą y, wal, walutami wirtualnymi. To potwierdza tylko jak Stany Zjednoczone są bardzo do tyłu, jeśli chodzi o takie rozwiązania. Chcieli oni opodatkować na przykład V-Boxy z Fortnite'a, ale przecież te V-Boxy nie mają jakiejś wartości, to tylko w grze można coś kupować. Ale na przykład taka waluta jak Nano y, też używana jest w jakiejś tam grze online, więc y, kto wie, czy na przykład Nano nie będzie zdjęte no może z podatku, bo to też jest waluta, która będzie używana. Engie, y, Engine Coin. NGIP na przykład też jest używany we wielu platformach. No, zobaczymy: Decentraland, przecież można kupować różne properties, coś jak MySpace kiedyś. No, zobaczymy, ale Stany Zjednoczone muszą coś zrobić, ponieważ jeżeli nie, to po prostu zostaną zjedzone przez, no przez te wszystkie inne kraje. Dlatego to może być początek ich końca dominacji właśnie gospodarczej. Zacofane stare właśnie urzędy skarbowe. I wróćmy tylko jeszcze do naszego tutaj podwórka, znaczy polskiego, już nie, nie mojego dawno. Inflacja przekroczyła 4%, jest najwyższa od 2011 roku. No i tutaj artykuł opisuje, jak to 4%, bla, 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 gus, kłamstwa, 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 kolejne, kol, kolejne. I, i tutaj e, w, jak, jak, jak właśnie przebija te właśnie wszystkie rzeczy, tu ktoś tam się wypowiada, bla, 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 bla. Co z czego trzeba tutaj e, wyczytać? Tak jak na właśnie naszych kursach, niedługo dojdziemy właśnie do linii trendu, z, z, zagięcia i, i właśnie czytania tych właśnie wyszchoków oporu. Spójrzcie, tutaj jest ruch, jakby bottoming, czyli zakręcający, i to jest bardzo duży ruch. Spójrzcie na to. Jest to ruch w sumie na lata. To jest gdzieś skala, podejrzewam, miesięczna albo kwartalna, Więc zobaczcie, tu jest taki, zaraz ponownie Wam to pokażę. To jest bardzo ważny ruch. Sami powinniście to sobie. E, rysować. Spójrzcie, już jakiś program po prostu do rysowania po desktopie właśnie znaleźć i będzie wtedy łatwiej. Spójrzcie, jest to ruch, który zakręca, i idzie do góry. Mamy tutaj e, lower low, czyli ten e, niższy, niższy znowu, już jest wyższy od tego, a ten jeszcze jest wyższy, a ten od niego. I zobaczcie, co wam to przypomina. Podobny ruch jak miał Bitcoin i Ethereum i Świeca w górę, czyli inflacja może dojść w bardzo szybkim stopniu od 4 do 6 i na przykład do 8 lub 10, co by wtedy spowodowało bardzo drastyczne problemy na rynku polskim. Chodzi o ceny do kredyty i takie rzeczy, więc obserwujcie to, gdyż to może być właśnie jak karta przetargowa w Polsce. Tu jest jeszcze bardzo silny poziom, zanim jednak już ktoś postawi krzyżyk tutaj, to jest jeszcze bardzo silny poziom, mniej więcej w tym miejscu to jest. Poziom powiedzmy na 5%, ok? Także tutaj jest bardzo silny poziom. I tym akcentem żegnam się z Wami dzisiaj. Jutro postaram się nagrać e, w też jakiś odcinek, właśnie z tego, właśnie naszego poradnika szkoleniowego. I wtedy więcej wiedzy będzie. Także na razie trzymajcie się i dobrego weekendu Wam życzę. Życzę.